No i teraz pojawiła się inicjatywa rządu, żeby ustawę zliberalizować w niewielkim stopniu. Można powiedzieć, że to w stosunku do oczekiwań ekspertów czy wielu środowisk profesjonalnie zajmujących się narkomanią jest niewielki krok naprzód, no ale jest to pozytywne. No z pewnością konieczna jest depenalizacja posiadania ilości na własny użytek niewielkich ilości. Na pewno trzeba wprowadzić tabelę określającą wartości graniczne, tak żeby to prawo mogło być skutecznie wdrożone. Nadszedł czas reformy polityki narkotykowej w Polsce. Poproś prezydenta o podpisanie nowej ustawy narkotykowej. Wyślij maila i dowiedz się więcej na stronie internetowej www.politykanarkotykowa.pl.